piękno dzikiej przyrody, kumpelski wypad na kajakowy spływ i kilka nieprzewidzianych przygód. To wystarczający scenariusz udanych wakacji. A jeżeli dodamy do tego jeszcze szansę zainkasowania 200 tysięcy dolarów, sprawa wyda się więcej niż interesująca. Właśnie to spotkało bohaterów zwariowanej komedii Wiosła w dłoń. Czy to pogrzeb Billego? Jer? Dawni kumple z dzieciństwa spotykają się po latach na pogrzebie jednego z nich. Mężczyźni znajdują starą mapę, która, jak kiedyś wierzyli, prowadzi do skarbu. Tom, to chyba twoje. Rany, moja pierwsza gumka. Jego poszukiwania postanawiają połączyć z sentymentalną kumpelską wycieczką. Tu szalony Billy Newt. A ze mną mój kumpel Jazzy Jerry, Gonzo Tommy i Disco Dan. Niestety ich wyobrażenia o urlopie na łonie przyrody zostaną wystawione na ciężką próbę. Na drodze stanie im przesadnie opiekuńcza niedźwiedzica. Pogryź to i połknij. Owłosione hipiski. To sama natura. Mało powiedziane. A także para mało rozgarniętych handlarzy nie całkiem legalnymi używkami. Bosko, trafiliśmy na amatorów zioła. Wstawać, ćpuny! W filmie w jednym z epizodów wystąpił sam Burt Reynolds. I choć fizycznie trudno go rozpoznać, to życiowej pary ma więcej niż główni bohaterowie razem wzięci. Wróćcie, gdy zmienicie pieluchy. Będę czekał. Film kosztował 19 milionów dolarów, a zarobił ponad 3 razy tyle. Nic dziwnego, że w 2009 roku doczekał się nie mniej przebojowej kontynuacji. A my zapraszamy na część pierwszą w N-Film HD w czwartek o 20:00.